Witam wszystkich na kanale Gotuj z Maszką. W tym krótkim odcinku pokażę Ci, jak ja robię makaron ryżowy z kurczakiem po chińsku. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebuję kurczak, paprykę, marchewkę, pekińską kapustę, cebulę, imbir, czosnek, chińskie grzyby, makaron ryżowy, sezam. Na początek trzeba pokroić cienkie paski filet z kurczaka. Następnie dodaję tutaj sos sojowy. Tak jak pokazuję, dwie łyżki. Dokładnie wymieszam i odkładam na bok. Następnie wodę doprowadziła do wrzątku, zalewa makaron i grzyby. Odkładam na 10 minut. Następnie kroję cebulę, tak jak pokazuję, ja kroję w taki sposób, można pokroić w piórka. Paprykę kroję w cienkie paski. Pekińską kapustę przekrawam na pół i kroję w cienkie paski. Tak jak widzicie, wszystkie pokrojone warzywa układam na talerz. Następnie kroję czosnek. I drobno kroję imbir. Marchew przekrawam tak jak pokazuję. A później kroję cienkie paski. Wszystkie warzywa mamy przygotowane, także możemy zaraz smażyć. Ale najpierw wrzucamy kurczaka na rozgrzany olej. Smażymy do 5-6 minut i wyjmujemy tak, żeby nie był suchy. Następnie na rozgrzany olej wrzucam cebulę i marchewkę. Dodaję soli i pieprzu. Delikatnie smażę do 3 minut. Grzyby odcedzam z wody i kroję w paski. Po 3 minutach do cebuli i marchewki dodaję kapustę, paprykę czerwoną, imbir i czosnek. Za chwilkę wrzucam grzyby. I wlewam do tego jeszcze 3 łyżki sosu sojowego. I 1 łyżeczkę octu ryżowego. Warzywa smażyłam do 5 minut, następnie dodaję usmażonego kurczaka. Posypuję sezamem i dodaję jeszcze zielonej pietruszki.
Na koniec dodaję makaron ryżowy. Przełożyłam wszystko do naczynia. Posypuję jeszcze sezamem i pietruszką. Co za niesamowity zapach. A jakie pyszne. Polecam naprawdę spróbować ten prosty przepis. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał.